Główny Urząd Nadzoru Budowlanego uchylił decyzję ówczesnego wojewody wielkopolskiego Łukasza Mikołajczyka podtrzymującą pozwolenie na budowę zamku. Mikołajczyk nie znalazł wtedy podstaw prawnych dla jej uchylenia, za co został zdymisjonowany przez premiera. Taką podstawę teraz znaleźli inspektorzy. Teren, na którym położone są działki inwestycyjne, znajduje się w granicach obszaru Natura 2000, obszaru specjalnej ochrony ptaków Puszcza Notecka. Na terenie tym inwestor przewidział m.in. hale garażowe z miejscami postojowymi wraz z infrastrukturą towarzyszącą, których parametry przekraczają wartości wskazane w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Teraz prace przy prawie gotowym zamku muszą być wstrzymane. Decyzja głównego inspektora nadzoru budowlanego jest ostateczna. W związku z powyższym inwestor od dnia doręczenia decyzji, podkreślam doręczenia decyzji, nie będzie dysponował pozwoleniem na budowę, który uprawniał go do dalszych prac. Inwestor może się jeszcze odwołać od decyzji głównego inspektora budowlanego do Naczelnego Sądu Administracyjnego. W skardze do sądu może prosić o zawieszenie decyzji GIMBu do czasu wyroku. To pozwoliłoby mimo wszystko kontynuować pracę. Może jeszcze ewentualnie uzyskać nowe pozwolenie na budowę. Nie grozi mu jednak nakaz rozbiórki zamku, jeśli to się nie uda. Na chwilę obecną nie zachodzą zapewne przesłanki do tego, aby taką decyzję wydać. I dopiero w momencie, kiedy Inspekcja Nadzoru Budowlanego wydałaby taką decyzję, no wówczas możemy mówić o tego typu zagadnieniu. Jednak bez pozwolenia na budowę nadzór budowlany nie wyda zgody na użytkowanie zamku, może więc on stać pusty. Poznańska Prokuratura Okręgowa też składała odwołanie na podtrzymanie pozwolenia na budowę, bo zauważyła, tak jak teraz inspektorzy z Warszawy, że wydawane było ono z decyzją środowiskową na mniejszy obiekt. W sprawie 7 osób już usłyszało zarzuty. Wszyscy podejrzani się nie przyznali do stawianych im zarzutów. Zarzuty rok temu usłyszeli m.in. dwaj główni inwestorzy, którym śledczy zarzucają prowadzenie budowy zagrażającej środowisku, a jednemu z nich również posługiwanie się dokumentami zaniżającymi wielkość inwestycji, które z kolei miał sporządzać projektant zamku. On też został zatrzymany i też usłyszał zarzuty. Prokuratura zastosowała wobec wszystkich podejrzanych środki wolnościowe w postaci poręczeń majątkowych w kwotach od 10 do 200 tysięcy złotych, zakazy opuszczania kraju, a także zakazy kontaktowania się współpodejrzanych. Śledztwo w sprawie budowy zamku w Stopnicy prokuratura wszczęła w 2018 roku, odkąd internet i inne media obiegły zdjęcie ogromnego zamku w środku Puszczy Noteckiej. Urzędnicy twierdzili, że w czasie procedowania pozwolenia na tak dużą budowę nie dopatrzono się wtedy nieprawidłowości. Wszystkie te decyzje uzgadniane są z Urzędem Marszałkowskim i Urzędem Wojewódzkim, także z Zarządem Województwa Wielkopolskiego, który badał poprawność wydanych decyzji. Ale potem z kontroli Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska wynikło, że inwestor wprowadził ją w błąd. Inwestor mówił, że całościowa powierzchnia planowanej inwestycji będzie wynosiła około 1,7 hektara. Ta inwestycja, która jest teraz realizowana, ma ponad 2 hektary. Dlatego prokuratura postawiła zarzuty również urzędnikom starostwa w Obornikach, którzy zdaniem śledczych przez nierzetelną weryfikację dokumentów wydali pozwolenie na budowę. Zarzuty usłyszeli też pracownicy nadzoru budowlanego. Tu z kolei miało dojść do zaniedbań przy kontroli, przez co nie wydano decyzji o wstrzymaniu budowy. Prokuratura prowadzi jeszcze jedno śledztwo. Dotyczy źródeł finansowania inwestycji oraz podejrzenia prania brudnych pieniędzy. Krzysztof Czub, Puls Dnia.